W piątek, 21 marca, delegacja z Urzędu Miasta i Gminy w Czarnym udała się z wizytą do pani Zofii Walczak, sędziwej mieszkanki naszego miasta, która obchodziła jubileusz 90. urodzin. Z wielką radością, przyjemnością, wręcz satysfakcją przekroczyliśmy próg państwa domu po to, żeby w imieniu samorządu czarneńskiego, a więc w imieniu pana burmistrza Rady Miejskiej w Czarnym, złożyć pani Zofio, życzenia najserdeczniejsze. Nieczęstą sprawą jest obchodzenie tak pięknych, tak dostojnych urodzin. 90 lat to jest naprawdę niemal wiek. I idąc tutaj do państwa, towarzyszyła nam taka naturalna refleksja, czy nam będzie sądzone tyle lat przeżyć. Oczywiście równie naturalnym jest pragnienie. Każdy z nas chce żyć jak najdłużej. To jest, tak mamy w naszym umyśle te ludzkie sprawy zakodowane. Ale pani Zosiu, my chcemy pani życzyć jeszcze następnych wielu lat życia. Ja nie mówię 100, bo do 100 to raptem tylko 10 lat zostało. Życzymy pani tych lat więcej, ale w zdrowiu, bo to mamy świadomość, zdajemy sobie sprawę z tego, że tylko zdrowie niesie za sobą pełniejszą radość. Życzymy pani również, tak jak dotąd, opieki, troski, miłości bliskich, którzy tutaj na tym spotkaniu są obecni. Język ludzki jest czasem trudno oddać to, co chciałoby się powiedzieć. Pan burmistrz wręczy pani w imieniu nas tutaj obecnych, bo chcę pani powiedzieć, że towarzyszy nam również z panem burmistrzem pan Krzysztof Dobień, kierownik naszego Urzędu Stanu Cywilnego. Ja również. Wszystkiego najlepszego. Zdrowia. Dziękuję. Zdrowia, zdrowia. Jeszcze raz zdrowia życzę pani, a pan kierownik na pamiątkę zostawi jeszcze. Chciałem pani jeszcze przekazać specjalnie przygotowany na dzisiejszą uroczystość dokument pamiątkowy, co tutaj zostało napisane. Dostojnej jubilatce pani Zofii Walczak składam tą drogą z okazji 90. rocznicy urodzin serdeczne gratulacje i gorące życzenia zdrowia, szczęścia, szacunku rodziny i przyjaciół. Dokument podpisali pan burmistrz Jan Zieniuk, pan przewodniczący Benedykt Lipski, no i moja skromna osoba Krzysztof Dobień, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Gratuluję pani tak pięknego jubileuszu. Zdrowia przede wszystkim. Cieszymy się, że w takiej formie widzimy panią, taką pełną jeszcze energii, życia, uśmiechu. Daj Panie Boże, aby tak dalej było. Spotkanie z przedstawicielami samorządu stało się doskonałą okazją do chwili refleksji i zadumy. Szacowna jubilatka opowiedziała zebranym o tym, w jaki sposób przed laty trafiała do Czarnego, gdzie przyszło jej spędzić jesień swojego życia. W 45. my ślub brali, tośmy mieli być tam w domu, na gospodarce, ale zebrać się tam, no sąsiadka akurat była, na dziecko urodziła i były tam w kumach. I oj, tak i one namówili go, żeby on się z tą Seńką ożenił. No i później na zachód się tam mój mąż z kimś tam się zmówił, iśmy tu przyjechali. Miałam dzieciątką 3 miesiące i tam z krową, z koniem i prawie 2 tygodnie w tym wagonieśmy tak byli. I skąd państwo przyjechaliście tu? Z Kieleckiego. Jak wyglądała ta podróż? No ja nie mówię, żeśmy byli z koniem i z krową w wagonieśmy byli bez 2 tygodnie pociągiem. I do Czuchowa. Gdzie pierwsze dni spędziliście? No gdzie? W Czuchowieśmy mieli, w PGR-ze. No, do Czuchowa. W PGR-ze myśmy byli chyba tydzień czasu i później na majątekśmy przeszli. Tośmy tego, ja wiem, może tu w Sierpowie, czy nie wie, przecież tam były te PGR-y. Ja zobaczyłam, weszłam do kuchni, widzę, że tam tego, że to niebo widać,
zaczynam płakać i mówię, tam wcale nie chciałam. I go odebrzmy w tym. My się osiedlili już tam, mieliśmy już tak fajnie mieszkanie i tamtego. A później? A później na gospodarkę. Z tego PGR-u na gospodarkę. 5 lat my na tej gospodarce byli. Później PGR-y zajęli. I miesiąc czasu albo i więcej te ogory orali. No i do PGR-uśmy w PGR-ze byli. Mąż pracował w PGR-ze, a ja byłam w domu. W PGR-ze gdzie? W Buchowie. Buchowie. Koło Szczeczony. Mhm. I tam ile lat państwo spędziliście? Ja wiem, ileśmy tam byli. Dokąd córka do szkoły, bo tam do szkoły było daleko chodzić. No i przyszliśmy do tego, do Nadziejewa. No i tak my już tu zostali. I z Nadziejewa teraz tu do Czarnego, tak? No. Nie, żeby się do Brąkowa jeszcze. Do Brąkowa jeszcze trochę. Dołączając się do życzeń złożonych przez burmistrza, kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnym, życzymy pani Zofii wielu długich lat życia, wypełnionych ciepłem i miłością bliskich.